Cześć, witam Was z centrum Londynu. Tam przede mną majaczy budynek, w którym 4 lata temu doszło do sprzedaży pewnej ciekawej rzeczy. I to będzie temat dzisiejszej audycji poświęconej historii, która sięga 1969 roku. Jeszcze słuchajcie, przejdziemy sobie na główną ulicę, bo to jest jedno z wejść, a z tego co mi wiadomo, to do tego budynku są 3 wejścia, ale za chwileczkę przemieścimy się na taką ekskluzywną ulicę New Bond Street. Tak, jesteśmy na New Bond Street, a wy oglądacie sobie widok w kierunku Oxford Street, jednej z głównych ulic. A tu taka dość ekskluzywna, tak powiem, ulica, która ma polski błąd, tak powiem, ortograficzny, sepleni sobie, bo się z nami zegna. Ja się z wami nie zegnam jeszcze, ale pójdziemy sobie dosłownie z 50 metrów dalej i pokażę wam to drugie wejście, w zasadzie główne wejście do pewnego budynku, o którym będzie dzisiejsza ta audycja. No i jesteśmy przed tym głównym wejściem. No cóż mogę powiedzieć, jest to miejsce, w którym sprzedaje się ekskluzywne towary chodliwe. A przede wszystkim cenne również historycznie. I tak na sam koniec jeszcze ta New Bond Street ciągnie się tam dosyć daleko. A ja za chwilę przemieszczę się w kolejne miejsce. Tak trochę tajemniczo dzisiaj, ale chodzi mi o to, żebyście ci, którzy nie będą mieli okazji tu być, troszeczkę wirtualnie chociaż pozwiedzać stolicę Wielkiej Brytanii. Thank you.